Jak się macie? Witam ponownie w prowincji Ontario w Kanadzie na wydarzeniu Aquino Tank Weekend w Ontario Regiment Museum w Oshawie. Dobra, za mną stoi Leopard 1, pojazd do szkolenia kierowców. Oczywiście tylko czekam na komentarze typu, chyba coś ci się pomyliło. Wierzcie mi, to naprawdę jest pojazd szkoleniowy. Jedną z nauczek, którą wyciągnięto z czasów, zanim jeszcze zaprojektowano Leoparda, właściwie zaraz przed tym, był fakt, że warto było zadbać, żeby mechanicy mogli szybko wyciągnąć silnik i układ napędowy pojazdu, aby ułatwić ich konserwację. Jeśli o to zadbamy, to możemy dostać się do wszystkich komponentów, a jeśli nie ma czasu na naprawę silnika, można po prostu zastąpić go nowym. W przypadku pojazdów takich jak ten, zajmowało to pewnie poniżej godziny. Wejdziemy więc na górę i zajrzymy do środka, gdzie zobaczymy szybko mory silnika. Gdy jest zupełnie pusty, widać tam kilka części czołgu, które zwykle pozostają niewidoczne. Potem szybko przyjrzymy się silnikowi na specjalnym stojaku. Wewnątrz czołgu najważniejsze jest zagospodarowanie przestrzeni. Każdy chroniony pancerzem i niewykorzystany centymetr sześcienny to marnotrawstwo. Na przykład ta komora silnika jest, jak widać, ogromna. Prawdopodobnie zmieściłby się tu mały samochód, a już na pewno smart. Koncepcja polegała na tym, że cała przestrzeń komory była wypełniona silnikiem lub częściami układu napędowego. Gdy się rozejrzymy, zobaczymy oczywiście podłogę i drążki skrętne. Chodzi o czarne elementy, które obracają się na boki. Widać, że umieszczono je w parach obok siebie. To oznacza, że jeśli spojrzymy na czołg z takim zawieszeniem z boku, koła nie są ustawione do końca równolegle, ponieważ potrzeba trochę miejsca na jeden drążek obok drugiego. Z boku widzimy duże baki. Silnik to ogromny MTU diesel, który pochłaniał mnóstwo paliwa, więc pokonanie dużego dystansu wymagało sporych zapasów. Widać też punkty łączenia. U podstawy są specjalne prowadnice do zapewnienia, że silnik jest odpowiednio ustawiony. Co oczywiście najważniejsze, musi on być dopasowany do przekładni końcowych, czyli tych dwóch komponentów. Gdy zaraz przyjrzymy się silnikowi, zobaczymy łączenie między jednym a drugim. Tak więc prezentuje się przepastna komora. Rzućmy szybko okiem na sam silnik. Za nami jest silnik MTU i układ napędowy. Silnik ma moc 830 koni mechanicznych. Porównajcie elementy układu z wcześniejszym nagraniem z kadłuba pojazdu, aby zobaczyć, jak wszystko do siebie pasuje. Patrząc od frontu widzimy turbosprężarkę, która prowadzi do cylindrów i po jednym szybie wentylacyjnym na stronę. Są też grzejniki i ogromny wiatrak na samej górze. Pod nimi znajdziemy przekładnie końcowe, które, jak wspominałem, musiały być odpowiednio ustawione. Cała moc czołgu zasilająca koła łańcuchowe przechodzi przez tę prostą zębatkę. Więc pewnie rozumiecie, jak bardzo była ważna i delikatna. Zębatka musiała być świetnie wykonana. Kiedy znów przejdziemy do tylnej części, widzimy wiatrak z grzejnikami po bokach, całą skrzynię biegów, układ sterowania i układ hamulcowy. Wszystko znajduje się tuż pod wiatrakiem za silnikiem, czyli właśnie tutaj. Porównajmy to do czołgów z II wojny światowej, które miały skrzynię biegów z jednej strony, a układ sterowania i układ hamulcowy na zewnątrz. Myślę, że to zrozumiałe, dlaczego umieszczenie wszystkich części układu napędowego z tyłu pojazdu było tak wielkim błogosławieństwem dla mechaników. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Do zobaczenia w następnym odcinku.